muszę się wam do czegoś przyznać. Jako nieustraszony niszczyciel nie boję się praktycznie niczego. Poza wodą. Tak, wiem, żarcik, bo pewnie się nie myję. Beka. Nie ma to nic wspólnego z pływaniem czy tym, że jak byłem mały, to prawie utonąłem i spędziłem 6 miesięcy w śpiączce. Po prostu czuję strach przed tym, co woda może skrywać. I jako fan horrorów dostrzegam coś, czego nie zrobi żadne gore czy najlepiej wykonane stwory. Śmiem zatem twierdzić, że przygodowa gra akcji z otwartym światem, znana jako Subnautica, to tak naprawdę najlepszy horror, jaki istnieje. Bo podobno boimy się tego, co nieznane. Zanim jednak przejdziemy do tego, warto wspomnieć o kilku elementach składających się na ten lęk. Był taki pisarz, co nazywał się Lovecraft. Na bank kojarzycie go z fascynacją kosmicznym zagrożeniem, takim pozaludzkim pojęciem, czy innymi rybnymi stworzeniami w tonących miastach, albo całym dziwacznym panteonem. I powiedział on pewne ważne słowa. Strach jest najstarszą i najsilniejszą emocją znaną ludzkości, a najpotężniejszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym. I wiecie co? Jako młody Mateusz, wyglądający jak seryjny zabójca albo Ludwiczek po 10 latach w Rosji, cały ten Cthulhu mnie przerażał. Jednak od kiedy internet dostępny jest poza kafejkami, a ten wiecznie śpiący paskud doczekał się masy grafik, to zwyczajnie mam Cthulhu gdzieś. Słyszysz, Cthulhu, mam cię w... dupie cię mam. Zasłużył on sobie jednak na pewien easter egg albo coś, co mi się z nim kojarzy, w World of Warcraft. Spokojnie wiem, że ta mitologia ma swoje miejsce w WoWie. Natomiast zanurzając się głęboko pod wodę, z nicości wyłania się wielka kałamarnica. I ten moment niesprecyzowanego zarysu, czy pojawiania się bliżej nieokreślonych kształtów, to właśnie dla mnie... cała Subnautica, nie wielki, wkurzony, mackowy koleś, którego już mój mózg nie musi sobie uzupełniać, bo wie jak wygląda. A Subnautica rozpoczyna się jak dobre science fiction. Awaryjne lądowanie na jakiejś obcej planecie, no i survival pełną gębą. Tyle o ile po wielu planetach moglibyśmy spodziewać się lądu, tak na tej po horyzont rozciąga się woda, bezkres i samotność. Przypomnijcie mi, jaki był slogan promujący film Obcy ósmy pasażer Nostromo? W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, prawda? To samo de facto tyczy się głębin, bo tutaj dźwięk również rozchodzi się zupełnie inaczej. I jako rozbitek na gigantycznej wodnej planecie musisz sobie jakoś samemu poradzić. I na tym etapie wiem, że tryb survivalowy nie jest dla mnie. Stres związany z całym tym nurkowaniem i obserwowaniem przesmyków obcych form życia gdzieś na krawędzi wzroku to dla mnie za dużo. Nawet jeśli gra daje spore okno do niezatonięcia. Tryb kreatywny zdejmuje choć odrobinę stresu związanego z mechanikami, ale dodaje nowy. Bezkres możliwości w kwestii eksploracji. Niestety też głębokości. Bo wiecie, Subnautica może nie jest określana jako horror, ale twórcy doskonale wiedzieli, co dodać, by nerwy nie opuściły gracza. Dysonans pomiędzy pięknym i kolorowym dnem w miarę płytkich powierzchni, a mrokiem głębin to piękna alegoria tego, co nas właściwie czeka. A to przecież gra tylko o eksplorowaniu i budowaniu baz, powiedziałby ktoś, kto przeczytał tylko wiki. Ale wystarczy popłynąć głębiej, zwrócić uwagę na to, że pole widzenia zawęża się i powoli nawet światło nie pomaga w nawigacji. Wąskie przesmyki, klaustrofobiczne wąwozy prowadzące donikąd. No właśnie, nie nazwę tego atakiem paniki, ale w którymś momencie po prostu zacząłem błądzić i im częściej widziałem te same elementy, tym bardziej popadałem w jakiś irracjonalny lęk bycia uwięzionym. To trochę jak ci spece od eksplorowania niezdobytych jaskiń, bo cholera wie, czy gdzieś tam nie utkną i po prostu nikt już ich nie zobaczy. Wszystko jest takie same, a gdy przychodzi mrok, to można wręcz zapomnieć, w którą stronę jest góra, a w którą dół. To taka deprawacja kierunkowa. I ta muzyka.
te efekty dźwiękowe sygnalizujące, że gdzieś obok coś jest. Całość przerywana stoickimi sygnałami o braku tlenu albo zbliżającym się zagrożeniu. Robotyczny i bezemocjonalny głos potrafi tylko nakręcić tę spiralę stresu. No właśnie, stresu. The knife remains the only exception. Stephen King rozróżnia trzy rodzaje straszności. Coś nienaturalnego, coś obrzydliwego i terror. Takie zaburzenie twojej pewności, że słyszałeś przed chwilą kroki albo czułeś oddech na karku, a odwracając się nie ma tam nikogo. I ten zakamuflowany pod hasłem survival, horror robi to doskonale, sprowadzając schemat klasycznego przeciwnika. Tubylców z Green Hell, czy nawet szkieletów z Minecrafta i mąci postrzeganie podwodnych stworzeń jako śledzących cię, atakujących w niespodziewanych momentach drapieżników. Nie znamy ich zasad, pewnie, że możesz ich dziudać nożem, ale czy ich zabijesz, to już inna bajka. Gra chce, żebyś czuł się samotny, zagubiony i nie na swoim terenie. I to bez możliwości obrony przed tym, co na ciebie czyha. Notabene, zauważyliście, że w każdej, nawet najsłodszej platformówce śmierć jest traktowana nierówno? To znaczy, jako Crash wbiegamy na skrzynkę Nitro i pojawia się duszek, albo parzymy sobie tyłek jako Mario. Wszystkiemu temu jest bliżej do slapsticku, podczas gdy tonięcie ukazane jest realistycznie. Nie wiem, o co chodzi, ale śmierć pod wodą to też chyba jeden z koszmarów, jakie nawiedzał mnie za młodu. Coś jest nie tak z tą wodą. Chyba. Albo to ja tracę zmysły, a o to raczej nie trudno. Koniec dygresji. Odkładam kwestie fabularne tych wszystkich kosmitów. Zostawiam to osobom, które mają mocniejsze nerwy niż ja, albo po prostu nie są tak sparaliżowane podczas gry. W akompaniamencie niepokojących dźwięków, które potrafiły straszyć mnie jeszcze za ogrywania Bioshocków, postanowiłem popłynąć tak głęboko, jak tylko zdołam. I tutaj otworzyło się przede mną, no nie wiem, wejście do piekła. Stwory na krawędzi widzialności, koszmar. Podpływam bliżej, obrzydliwe, ale do przeżycia. Hej, w jednym momencie nawet widać, że puściłem myszkę, bo najwyraźniej mózg zaczął zdawać sobie sprawę, że to nie jest ani roślina, ani dziwnie wyglądająca skała. Znaczy, zacząłem kombinować, co to jest i zdawać sobie z tego sprawę. Toń śmiercionośności. I faktycznie udało mi się w końcu płynąć w dół, ile się da, do momentu, gdy straciłem poczucie kierunku. Trochę uspokojony zdałem sobie też sprawę z jednego. Głębiny oceanów to tak naprawdę kolejny kosmos. Miejsce, którego nigdy do końca nie poznaliśmy i nie wiemy, co jest te 100 metrów dalej. I to w obu przypadkach. Ale dość filozofowania. Twórcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego mechanizmu, o którym dziś mówię. Obrys jest straszniejszy niż sam stwór. Dźwięk jest straszniejszy niż jumpscare, bo zasiewa ziarno niepewności. W tym scenariuszu nawet natknięcie się na riff Baka, tak sprawdziłem na wiki, było po prostu niepokojące, nawet jeśli jest to w miarę pasywna istota. A skoro o wiki, zobaczyłem to. Dobrze, że na obrazku, bo gdyby to bydle do mnie podpłynęło, prawdopodobnie ten materiał czytałaby Iwona albo Gothic Bot zaraz po mowie pożegnalnej na moim pogrzebie. I doczytując o tym bydlaku, nawet wiedza o bioluminescencji albo sonarowej echolokacji miała jakiś sens. Bo wiecie, jesteśmy na dnie, jest bardzo ciemno, szukamy światełka i kto je ma? Takie bydle z bakteriami, co świecą. Słyszysz krzyki, bo potwór z głębin chce namierzyć albo wyczuł ofiarę, najpewniej ciebie, gracza. I zdałem sobie sprawę z tego, że na tyle dużo przeczytałem o lewiatanach i przyjrzałem się ich budowie, że w żadnym stopniu mnie nie ruszają. Znaczy jasne, gdyby podczas rozgrywki mi wyskoczył, to pewnie bym zrobił salto na krześle, ale nie gdybym je po prostu widział zbliżające się do mojej postaci. Zatoczyliśmy koło. Znów wychodzi na to, że poznane zagrożenie sprawia mniejszy dyskomfort niż próba ogarnięcia umysłem tego, co może na nas polować gdzieś w ukryciu poza zasięgiem wzroku. Bo tutaj powtórzył się scenariusz z ogrywania Resident Evil 7. Gdy odpalałem je samemu jako demko kilka lat temu,
No miałem dość spory problem z tymi szlamowymi stworami. Gdy później ze znajomym przy jednym posiedzeniu kończyliśmy całą grę, pierwsze wrażenie było znacznie mocniejsze niż kolejne, bo powoli przyzwyczajaliśmy się do tego, czym są te kreatury i że jest ich zwyczajnie całkiem sporo. To samo podstawówkowy Mateusz i dźwięki demona z Gothica, przypadkowo zespawnowanego komendą, bo nazwa demon brzmiała super. Uciekałem przez pół mapy, aż przełamałem strach i przyjrzałem się temu dziadowi. I wiecie co? Przestał być straszny. Zaraz. Czy to dlatego łowcy potworów mają zawsze bestiariusze? Nieważne, to na inną okazję. Czy zatem Lovecraft miał rację, a Charlie Cleveland, twórca Subnautiki, nas wszystkich oszukał? Tak i nie do końca. Bo w tym, że do gry podchodzimy jak do klasycznej wyprawy po surowce z drobnym twistem, działa tylko na jej korzyść, ale korzyść jako siejącego strach symulatora bycia jedynym człowiekiem, samotną istotą na obcej planecie, gdzie wszystko co pozornie niepokojące staje się przerażające. Przynajmniej do momentu, w którym nie poznamy tych stworów, nie poczytamy o nich i po prostu nie zrozumiemy. I to jest truizm, ale święta racja. Boimy się tego, czego nie znamy. Dzięki wielkie za udostępnienie miejsca na taki eksperyment na sobie samym. Proszę o jakąś tam dozę wyrozumiałości w kontekście mojej otwartości na lęki. No i oczywiście do następnego. Cześć. 6 miesięcy w śpiączce. Eksperymentalna terapia i proteza ręki mogąca strzelać ogniem. Tak powstałem ja, nieustraszony niszczyciel. Dobra, kończmy.